Cześć, siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Widzicie na warsztacie dziś BMW F20. Zapytacie, co będziemy dziś działać? Słuchajcie, dziś będziemy wymieniać w tym aucie akumulator. I o tym będzie dzisiejszy film. Zapytacie, co jest takiego skomplikowanego w takiej prozaicznej czynności jak wymiana akumulatora, że trzeba o tym robić film instruktażowy. No słuchajcie, akurat jeżeli chodzi między innymi o BMW, no to niestety, ale wymiana akumulatora wiąże się z nie tylko z wymianą samej baterii, czyli wyciągnięciem starej, włożeniem nowej, odpaleniem auta i tyle. Tutaj niestety musi być dobrany, w zasadzie jak w każdym aucie, odpowiedni akumulator. Ale niektóre auta, powiedzmy starsze, które mają mniej elektroniki, nie są tak czułe, nie wymagają ściśle określonych akumulatorów, ściśle określonych parametrach i technologii, w której został wykonany. O co chodzi? Słuchajcie, nowsze auta są wyposażone w bardzo dużo elektroniki. No, od wielu lat już znana jest w tym z tego seria BMW. Czyli ogólnie BMW są bardzo mocno naszpikowane elektroniką. Co za tym idzie, mają bardzo duże zapotrzebowanie na prąd, więc wymagają bardzo wydajnych, wytrzymałych akumulatorów. No i tak, co za tym idzie, została wypuszczona seria akumulatorów, szczególnie do aut mocno obciążonych poborem powiedzmy prądu, mówiąc tak w skrócie. Wypuszczona seria akumulatorów tak zwanych AGM. Akumulatory AGM, no niestety są dość drogie, bo taki akumulator na przykład do tego BMW potrafi kosztować około plus minus około 1000 zł. Wiąże się to z tym, że te akumulatory są wyprodukowane właśnie w specjalnej technologii zwanej AGM. Co za tym idzie? Akumulatory AGM są dużo bardziej żywotne, dużo bardziej wydajne, ale żeby tak było, żeby uzyskać pełną jakby moc działania takiego akumulatora, musimy dokonać kilka czynności związanych również właśnie z wymianą tego akumulatora, do czego będzie nam niestety nieodzowny skaner diagnostyczny z funkcją tak zwanego zakodowania przypisania akumulatora. Bez tego niestety nowy akumulator, jeżeli nie przypiszemy testerem diagnostycznym akumulatora do auta, no to niestety auto, elektronika, auta, sterowniki nie będą mogły z pełną wydajnością wykorzystać ten akumulator, czyli inteligentne zarządzanie energią elektryczną, no po prostu nie będzie wiedziało tak naprawdę, jaki jest akumulator zainstalowany. I w tym momencie raz, że skracamy żywotność takiego akumulatora, a druga sprawa, że pewne podzespoły elektroniczne mogą w aucie nie działać tak jak powinny. Dlatego oprócz samej wymiany akumulatora musimy również, w skrócie mówiąc, taki akumulator zakodować, przypisać przy pomocy testera diagnostycznego. No i to pokażę wam krok po kroku w dzisiejszym filmie. Także zapraszam was do oglądania. Więc tak, słuchajcie, jakie są ogólnie objawy zużytego akumulatora, no to chyba każdy wie. Tu akurat w tym wypadku to jest auto mojej koleżanki Anetki. Słuchajcie, auto było w trasie i po zgaszeniu auta w sumie nawet nie dawało wcześniej żadnych komunikatów, że coś się dzieje z akumulatorem. Po zgaszeniu auto już nie chciało odpalić. Przy przekręceniu, znaczy tu akurat jest system start-stop, o czym jeszcze właśnie też nie wspomniałem, że akumulatory AGM najbardziej właśnie są przystosowane do właśnie aut z systemem start-stop, czyli te akumulatory są po prostu, muszą być wydajne z racji tego, że ciągłe gaszenie, odpalanie auta, głównie chodzi o odpalanie auta, no obciąża nam znacznie akumulator.
Oczywiście względy tak zwane ekologiczne znowu dają się we znaki posiadaczom aut, niekoniecznie na plus. I teraz tak, wracając do tematu. Auto zostało zgaszone. Przy próbie ponownego odpalenia auto nie odpaliło i zachowywało się w taki sposób, jakby po prostu akumulator był rozładowany, czyli powoli gdzieś tam ten silnik próbował zakręcić, ale się auta nie udało odpalić. Auto odpaliło oczywiście na kable, kiedy auto już odpaliło na kable, no to wtedy można było już dojechać. Auto wtedy, Aneta przyjechała prosto do mnie tym autem. I teraz tak, chciałbym Wam pokazać jeszcze, co się dzieje, bo w tym momencie, kiedy akumulator mamy już bardzo słaby, ja oczywiście sobie go najpierw podładowałem małym prądem. Tu trzeba jeszcze wspomnieć również jedną rzecz, że tak naprawdę do akumulatorów AGM teoretycznie wymagane są specjalne prostowniki z funkcją właśnie ładowania akumulatorów AGM. Ja takiego prostownika nie posiadam, ładowałem akurat ten akumulator zwykłym, tutaj, znaczy zwykłym, tym moim prostownikiem z funkcją rozruchu, oczywiście małym prądem, ale zaraz po chwili, znaczy tak, pokazało, że akumulator jest bardzo mocno rozładowany i bardzo szybko on się po prostu naładował dosłownie w przeciągu kilku minut. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że akumulator już nie ma swojej pojemności, jest po prostu dętka do wymiany. I teraz tak, sprawdziłem sobie najpierw jeszcze, jakie jest ładowanie, bo podejrzewałem, że może być już to kwestia wcześniej, jeszcze zanim podładowałem akumulator, sprawdziłem sobie właśnie jeszcze, ile ładuje alternator. Okazało się, że alternator ładuje grubo ponad 15 V. Zadzwoniłem do znajomego elektronika, który zajmuje się regeneracją, naprawą alternatorów i wskazał mi, że nowsze właśnie BM-ki w przypadku rozładowania, czy powiedzmy małej wydajności już starego akumulatora, mogą generować dużo większy prąd, dużo większe, wyższe napięcie, czyli tak jak wiemy, normalny prąd ładowania to jest około 14, tam z haczykiem, 14,3, 14,4 V. Natomiast tutaj było o 1 V wyżej, czyli 15, nawet 15,6 V potrafiło mi tutaj wskazać wartość na mierniku. Zaraz sobie jeszcze raz to sprawdzimy. Chociaż mówię, teraz niby akumulator jest naładowany, zobaczymy, co on w ogóle teraz pokaże. No i co się okazało, że po prostu właśnie ten elektryk, elektronik, który mi to powiedział, pozdrawiam pana Akima, zasugerował mi, że właśnie BMW może sterowniki próbują jakby zrekompensować sobie powiedzmy niedobór prądu, który sobie pobierają z akumulatora i budują dużo większe napięcie za pomocą alternatora, aby właśnie zrekompensować sobie te straty. No i dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie, odpalimy sobie auto, otworzymy sobie maskę. Tutaj w BMW maska otwierana na dwa razy, nie ma typowego rygla. Za chwilkę sobie auto odpalimy. I teraz tak. Alternator mamy praktycznie tutaj na wierzchu. Do lepszego widoku zdejmiemy sobie tutaj tą pokrywę. Zarzucimy sobie lampeczkę warsztatową. OK. I teraz tak, napięcie będziemy sobie tutaj mierzyć na zacisku plusowym alternatora i na obudowie. To będzie tutaj najbardziej miarodajny pomiar. Użyjemy sobie oczywiście zwykłego multimetra. Zakres 20 V. Odpalimy sobie teraz auto. Nawet że z takim zawahaniem auto odpala. Czyli za dużo.
tylko zgasimy. Skontrolujemy sobie oczywiście jeszcze napięcie ładowania po wymianie akumulatora, żeby wykluczyć oczywiście usterkę samego alternatora, bo oczywiście ja też nie wykluczam, że alternator może być też uszkodzony, ale to dopiero mówię, wykluczymy sobie po wymianie i zakodowaniu nowego akumulatora. Także teraz tak, bierzemy się za wymianę akumulatora. Najpierw od czego ja zawsze zaczynam? Słuchajcie, zaczynam od tego, że tu akurat w BMW w tym momencie mamy wyprowadzone słuchajcie, styki plusowy i minusowy. Jeżeli nawet Wam się zdarzy coś takiego, że zabraknie Wam prądu, będziecie musieli sobie odpalić na kable auto, no to to jest właśnie po to, aby nie podłączać się bezpośrednio na akumulator z kablami, tylko po prostu tutaj otwieracie maskę, otwieracie tą zaślepeczkę, tutaj macie plusowy styk, a tutaj macie minusowy. Musimy sobie te styki troszeczkę oczyścić papierkiem ściernym, bo są trochę przyśniedziałe. OK. I ten tak samo. OK. I teraz tak, ja zawsze wymieniam akumulatory na podtrzymaniu. W sumie staram się, jakie by to auto nie było, to staram się wymieniać akumulator na podtrzymaniu. Użyjemy sobie do tego takiego urządzenia. Jest to taki przenośna jakby bateria, przystosowana do odpalania aut. Także słuchajcie, nie muszę się słuchajcie, targać z drugim akumulatorem i z kablami. Wystarczy sobie, wezmę takie urządzonko, leciutkie, taki na zasadzie, to działa na zasadzie takiego powerbanku dosyć mocnego. I dzięki temu sobie też odpalam auta. Ale w tym wypadku akurat ten powerbank posłuży nam za podtrzymanie, czyli dodatkowe źródło zasilania, tak żeby po prostu zrobić wymianę akumulatora na tak zwanym podtrzymaniu. Dlaczego ja robię wymianę akumulatora na podtrzymaniu? Słuchajcie, z różnych względów, ale głównie dlatego, że kiedyś, parę lat temu miałem taki przypadek w Audi A4 B6, takim jak moje, tylko że w dieslu, miałem taki przypadek, że już nie pamiętam, co tam było robione, ale musiałem odłączyć akumulator i przy ponownym podłączeniu akumulatora okazało się, że zegary, licznik po prostu umarł. Umarł, wskazówki nie drgnęły, całe wszystkie wyświetlacze padły, nic, kompletnie zero. Oczywiście auto dało się odpalić, ale zegary po prostu totalnie nie żyły. Jak się później okazało, kiedy zegary trafiły do elektronika, okazało się, że były zimne luty, no i to spowodowało ponowne podpięcie akumulatora, spowodowało to, że gdzieś te zimne luty gdzieś tam się po prostu uaktywniły, no i spowodowały to, że brak styku spowodował właśnie to, że zegary padły. Także od tamtej pory, już od wielu lat, staram się właśnie zawsze wymieniać baterie na podtrzymaniu, akumulatory na podtrzymaniu, czyli podłączając dodatkowe źródło zasilania. Dobra, słuchajcie, teraz tak, podejdziemy sobie do bagażnika, bo w bagażniku akurat mamy zainstalowany oryginalnie akumulator. Zdemontujemy go, zamontujemy ten nowy akumulator, zakodujemy i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobra, podejdziemy sobie do bagażnika. Zobaczymy, jakie klucze nam będą potrzebne. Prawdopodobnie dyszka i trzynastka. Dobra, tak jak mówiłem, łapa jest na 13 i dwie dyszki na klemach.
Jak widzimy, przyciski mamy podświetlone. Także zobaczymy zaraz przy odpięciu akumulatora, czy nasz powerbank trzyma dobrze. Zaczynamy sobie od klemy minusowej. Ok. Teraz zobaczymy, czy mamy dalej zasilanie. No tutaj akurat nam przycisk start-stop zgasł, ale awaryjne nam się świecą, więc zasilanie jest. Oczywiście ja tu już wcześniej sobie podłączyłem tester diagnostyczny i pokasowałem wszystkie błędy, które były związane z tym, że bateria jest rozładowana. Czyli wszystkie błędy związane z niskim napięciem, było ich bardzo dużo. Oczywiście po wymianie akumulatora będziemy musieli to skontrolować jeszcze raz. Wyciągamy starą, bierzemy nową baterię. I zakładamy. Ok. Oczywiście akumulator został dobrany po numerze nadwozia. I parametrami jest bardzo zbliżony. Ok. Także widzimy, że nawet on jest minimalnie krótszy. Ale zobaczcie, tu on jest przystosowany. Tu mocowania są przystosowane do krótszego akumulatora. Ogólnie ma parametry praktycznie takie same jak stary. Dosłownie minimalnie się różnią. Podłączenia każdego akumulatora zaczynamy oczywiście od klemy plusowej. Wiecie co? Jeszcze sobie tylko wyczyścimy, chociaż nie czyściutki, ale na wszelki wypadek wyczyścimy sobie troszeczkę. Klemy szczoteczką drucianą. Najpierw plus. I później minus. Widzimy, z racji tego, że mamy podpięte dodatkowe źródło zasilania, przy podpięciu klemy nam nie iskrzy. Wszystko z czuciem oczywiście. To nam nie będzie potrzebne już. No i w sumie tą najtrudniejszą część pracy mamy wykonaną. Teraz musimy sobie tak podłączyć tester diagnostyczny. Tester oczywiście mam już podłączony, ale musimy sobie włączyć zapłon. Okej.
Zapłon mamy włączony. Przechodzimy sobie do skanera. No i teraz tak. Ja już tu mam wstępnie wybrane auto, oczywiście BMW F serii 1 F20. I tu akurat w moim testerze, słuchajcie, opcja przypisywania akumulatora jest pod zakładką silnik. Wchodzimy w silnik 120D w tym przypadku. No i teraz tak, zobaczcie, mamy opcję rejestracja wymiany akumulatora. I teraz mamy tu taką notę. Po zainstalowaniu nowego akumulatora należy wykonać funkcję serwisową rejestracja wymiany akumulatora. Rejestracja wymiany akumulatora jest konieczna, by system zarządzania energią odebrał informację o zainstalowaniu nowego akumulatora w pojeździe. Jeżeli wymiana akumulatora nie zostanie zarejestrowana, funkcja zarządzania energią nie będzie działać prawidłowo. No, czyli to, co, o czym właśnie wspominałem. Może to skutkować wyświetlaniem komunikatu kontrolnego i ograniczeniami funkcjonalności, np. obniżeniem mocy lub wyłączeniem poszczególnych odbiorników energii. O, i widzicie, i tu jest akurat w tym momencie jakby uzupełnienie tego, co mówiłem. Dobra, czyli tak, mamy opcję rejestracja, no tylko jedno mamy z akumulatorem. Dobra, no to zobaczymy, co tu się będzie działo. Więc tak, rejestracja wymiany akumulatora, dajemy zapisz. I teraz mamy informację. W kolejnym etapie testu wprowadzone zostaną dane wymiany akumulatora. Zapłon musi być włączony, silnik wyłączony. Potwierdzamy OK. Dane wymiany akumulatora zostały pomyślnie wprowadzone. OK. Pełna funkcjonalność jest możliwa tylko przy prawidłowym stanie naładowania. Akumulator oczywiście jest nowy. Funkcje takie jak MSA, automatyczna funkcja start-stop silnika lub inteligentne sterowanie alternatorem mogą być ograniczone lub niedostępne do czasu przywrócenia prawidłowego stanu naładowania. No tutaj mamy nowy akumulator, więc stan naładowania jest jak najbardziej prawidłowy. OK. W kolejnym etapie ustawiona zostanie data i czas w systemie pokładowym. Zatwierdzamy. Data i czas zostały pomyślnie ustawione. Taką dostaliśmy informację. Potwierdzamy. Jeżeli ustawiona data i czas nie są prawidłowe lub jeżeli wartości są niezrozumiałe, może być konieczne ręczne ustawienie daty i czasu w systemie pokładowym. OK. Funkcja serwisowa zakończona. Koniec. Wszystko mamy na zielono, więc udało się prawidłowo przypisać nowy akumulator do auta. Także jak widzieliście, więcej klikania Enter niż samej roboty. Dobrze, więc tak, możemy sobie odpiąć już tutaj dodatkowe źródło zasilania. Nasz auto powerbank. Ok, czyli teoretycznie w tym momencie tak naprawdę wszystko powinno funkcjonować prawidłowo. Dlatego skontrolujemy sobie jeszcze, napięcie ładowania pod kątem poprawności działania oczywiście alternatora. No dobrze, więc tak, odpalamy auto. No od razu widać, że bardziej żwawo silnik zakręcił. Dobra. Więc tak, oczywiście włączymy sobie jakieś odbiorniki, żeby sprawdzić prawidłowość działania alternatora, czyli włączamy sobie światła, włączymy sobie ogrzewanie foteli, włączymy sobie jeszcze ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby. Ok, dobra, czyli mamy tak naprawdę dosyć mocno teraz obciążony alternator. No i sprawdzimy teraz ładowanie. Wcześniej sprawdzaliśmy, słuchajcie, ładowanie na nieobciążonym tak naprawdę odbiornikami alternatorze i pokazywało nam 15,6 V. Zobaczymy teraz. Jedna sonda na plus, druga sonda na minus. No i teraz zobaczcie,
No i teraz jest zastanawiający wynik, ponieważ mamy tak, ładowanie 16,3 V, czyli jeszcze większe ładowanie. Czyli mamy jeszcze większe ładowanie niż było. Dobra, zgasimy sobie auto. Zgasimy sobie auto, no i teraz mamy małą zagwózdkę. Dlaczego ładowanie jest jeszcze większe? Także słuchajcie, jak widzicie, potwierdził się niestety czarny scenariusz. Także autko chyba dzisiaj, znaczy nie chyba, tylko na pewno dzisiaj nie wyjedzie z warsztatu. Troszeczkę dłużej chyba zabawi. Jak się okazuje, musimy wyciągnąć, jak widzieliście, alternator. 15 z hakiem to było dużo za dużo ładowanie, a 16 z hakiem, no to już jest, no nie, nawet nie ma o czym mówić. Także słuchajcie, jestem praktycznie pewien, że stary akumulator po prostu został ugotowany przez awarię alternatora, czyli alternator doprowadził do uszkodzenia akumulatora. No i teraz tak, oczywiście tak auta nie możemy wydać, co jest oczywiście jasne, ponieważ nowy akumulator za jakiś niedługi czas również trafi szlak. Więc tak, wyciągamy alternator, wieziemy go do naprawy. Słuchajcie, jeszcze zadzwoniłem do jednego kolegi, fachowca od BMW. Pozdrawiam, Staszek. Zwrócił mi uwagę też na jedną rzecz. Oczywiście w tych alternatorach oczywiście jest regulator napięcia, tylko że akurat ten regulator napięcia sterowany jest właśnie, to co właśnie mówiłem, elektroniką, sterownikami, więc tak to wygląda. No nic, słuchajcie, to co? Demontujemy alternator i wjedziemy do naprawy. No dobrze, słuchajcie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wymontować alternator. Zobaczymy. Zapowiada się na regulator napięcia, więc spiszemy sobie numer z tego regulatora. Powiem wam, że po aucie i po numerach alternatora, które udało mi się spisać, przyszedł mi regulator napięcia, ale powiem wam, że akurat z Valeo, ale powiem wam, że wizualnie z tego, co udało mi się zaobserwować, wypatrzeć, to raczej chyba nie będzie pasowało. Także nie wiem, czemu akurat pokazało mi te. No ale nic, rozbierzemy sobie alternator, spróbujemy sobie zdemontować stary regulator napięcia. I co? No i spróbujemy sobie znaleźć taki, żeby po prostu pasował. Dobra, to co? Bierzemy się za demontaż. Jak widzieliście, udało się rozebrać tutaj część do lotu, tak żeby zrobić sobie dojście do alternatora. I niestety moim oczom, słuchajcie, ukazało się to, jak szkodliwym elementem w aucie jest układ recyrkulacji spali. Zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje.
prostu dramat. Chociaż to i tak nie jest jeszcze tak jak nieraz, nie jest tak tragicznie, jak nieraz się spotykam w dieslach. Czasami są tak zaklejone, słuchajcie, do loty kolektory po prostu, że prawie w ogóle przelotu nie ma, ale tu i tak jest dramat. To wygląda tak. A tutaj część do lotu od tej strony. Czekajcie. O, tu wygląda tak. Zobaczcie, masakr. Masakr. No i co, słuchajcie, no nie możemy oczywiście zostawić tego w taki sposób, zrobić tylko alternator, przywrócić poprawne ładowanie i skręcić to wszystko w takim stanie, jak tutaj widzimy. No niestety, nie możemy tak zrobić, także słuchajcie, zapowiada się chyba troszeczkę grubsza robota i trzeba będzie niestety to wszystko czyścić. No oczywiście, żeby wyczyścić kolektor ssący, o ile w ogóle da się to zrobić, no trzeba go zdemontować. Także na pewno trzeba obowiązkowo zdemontować kolektor ssący. No i ciekawe, kurczę, ciekawe jak go tu wyczyścić. Na pewno trzeba będzie go chyba namoczyć, będzie musiał się chyba moczyć, trzeba będzie go poskrobać i długo, długo, długo moczyć w chemii. O, no dobra, miało być szybko, łatwo i przyjemnie, czy może nie łatwo, ale słuchajcie, nie przewidywałem takich tutaj dodatkowych robótek. No i tak to właśnie później jest, że słuchajcie, niektórzy klienci się dziwią, że auto miało być na warsztacie powiedzmy kilka godzin, dzień, góra dwa, a wychodzi często dłużej. I tak się właśnie później walą terminy. No ale cóż, był czas przywyknąć. Dobra, słuchajcie, no to co? Wyciągamy dalej alternator, bo w tym momencie to jest pierwsza rzecz, którą musimy ogarnąć. No a w międzyczasie oczywiście sobie tutaj już ogarniemy te słuchajcie, kopalniane wykopki. Ten węgiel, sadzę, smołę. Musimy doprowadzić to do porządku. Wiemy kolektor, już chyba wszystko porozkręcane, więc spróbujemy sobie go wyciągnąć.
tutaj zostały, przykleiły się. Przykleiło się mocowanie klap. Dobra, także klapy chyba zostały na... Tak, ale syf, ja pierdzielę. Czekajcie, coś tu jeszcze trzyma. Co cię tu trzyma, koleżko? Aha, dobra. Trzymają klapy, bo tutaj... Dobra, musimy tak podważyć tą muszelkę. Przykleiło się najwyraźniej. O, dobra, teraz pójdzie. Okej. Pierdziele, zobaczcie jaki syf. Z tymi klapami to też by się przydało tutaj zrobić porządek. No masakra. Dobra, bierzemy to na stół i sobie na spokojnie zaraz obejrzymy, jak to wygląda. Dobra, pokażę wam teraz z bliska, jak to wygląda. Zobaczcie, jaki dramat. Masakra. Tragedia. Ciężko mi jest to tutaj teraz uchwycić, żeby wam dobrze oświetlić. Tutaj słuchajcie... wnętrze tutaj tego dolotu, ale no uwierzcie mi, że jest masakra. No i teraz co z tym zrobić? To są klapy. Zobaczcie, wszystko oblepione. Wszystko zabite smołą, sadzą. No, tragedia. Jeszcze tylko zobaczcie, aż strach to... A strach tutaj zaślepiać teraz te otwory dolotowe. Tylko wywalę tylko z grubsza. Okej, to sobie oczyszczę później. A na razie póki co to tylko sobie to przykryję ręcznikiem papierowym. Żeby sobie tylko zasłonić tam wlot. Będziemy myśleć, jak się pozbyć tego szajsu. Wydaje mi się, że chyba trzeba będzie, słuchajcie, kręcić wałem tak, żeby zawory były pozamykane na poszczególnych, słuchajcie, tutaj cylindrach. No i na zamkniętych zaworach wtedy dopiero to skrobać i wydmuchiwać, wysysać odkurzaczem. No. Będzie misja. No więc tak, słuchajcie, udało się domyć wszystkie tutaj elementy zewnętrzne do lotu. Czyli tak, kolektor, tutaj wszystkie rureczki, pierdółki. Zobaczcie, wszystko już lśni. Wszystko jest czyściutkie. Wymyte. Widzieliście, jak to wyglądało wcześniej. No i słuchajcie, to co najgorsze, kolektor. Kolektor po prostu był tragiczny. Tutaj już widzicie, że już jest miodzio. Jest czyściutki jak łza. Powiem wam, że bardzo dużo wysiłku wymagało do czyszczenia, do mycia tego kolektora. No oczywiście jest czyściutki jak łza, tutaj nie ma ani grama smoły, ani grama sadzy. Także jest jak nowy, wygląda jak nowy. Słuchajcie, nie pytajcie nawet ile czasu słuchajcie, zeszło tutaj na mycie tego kolektora. Bardzo dużo poszło chemii.
żeby to rozpuścić. Słuchajcie, jest tak cholernie lepka ta cała ta maść, ta smoła, bo nie można tego nazwać, tak jak wam wcześniej wspominałem, sadzą z gorzeliną. To jest po prostu maść. Dosłownie delikatna kropeczka takiej maści, to się po prostu tak rozsmarowuje, że to po prostu ciężko to domyć. Także tutaj mycie było tragiczne. Także poszło bardzo dużo chemii, skrobanie, wyciąganie tego syfu, mycie w chemii jakimiś po prostu długimi pędzlami, szczotkami, skrobanie. Na koniec później już wszedł kerszer, ale dosłownie na sam finish, żeby tylko wypłukać to, co gdzieś tam zostało, jakieś takie w zakamarkach. 99% tego brudu to no, mechanicznie musiałem usunąć ręcznie, a dosłownie już sam finish no, to już poszedł pod kerszę, czyli pod mycie ciśnieniowe. No, także jeżeli chodzi o to tak to wygląda. Słuchajcie, miałem problem też z uszczelkami. Zamówiłem sobie oryginalną uszczelkę, ale tak, przyszła uszczelka bez klap. No i słuchajcie, ogólnie jest inny numer tej uszczelki. Ja już mam uszczelkę, dzisiaj mi przyszła taka uszczelka, jak słuchajcie, jak powinna być, czyli z klapami. Także zobaczcie, ogólnie numer z klapami, tutaj macie indeks. To oczywiście oryginalna uszczelka, to jest ta, która idzie do tego silnika, pod ten kolektor. A to jest, słuchajcie, indeks i uszczelka, która no, wygląda tak samo, tylko po prostu nie ma klap. Tu jeszcze jakieś też uszczelki, też są oryginalne, przepakowane w jakieś tam zastępcze opakowania. Jeszcze słuchajcie, ma przyjść chyba ta uszczelka i chyba jeszcze jedna taka, ale to dopiero chyba jutro. No, także tak to wygląda. I słuchajcie, teraz tak, jeszcze zostało oczywiście czyszczenie tutaj do lotów w głowicy. Ja słuchajcie, już tu na pierwszym cylindrze już tutaj poczyściłem słuchajcie, kanały. Zostało, nie wiem, czy to będzie widać dobrze. Czekajcie, postaram się to pokazać. Tam głęboko. Tutaj ten jeszcze, jak cię mogę, tam głęboko. Jeszcze oczywiście tutaj muszę troszeczkę jeszcze się pobawić. Tutaj trochę jeszcze więcej przy samym zaworze. Zobaczcie, tam jeszcze trzonek jest jeszcze w smole i tam ta wewnętrzna ścianka za zaworem jeszcze jest brudna. To jeszcze będę musiał tam jakoś dojść z chemią i no i sam ogólnie jeszcze tutaj góra grzybka zaworu jeszcze jest jeszcze nalepiona. Także tu jeszcze mam zabaw. Powiem wam, że bardzo, bardzo mozolna praca. Tutaj słuchajcie, doloty, które jeszcze nie były ruszone. Także wygląda to po prostu tragicznie. I słuchajcie, jak ja czyszczę te doloty, oczywiście kręcąc sobie, słuchajcie, kołem tutaj pasowym wału korbowego, ustawiam sobie tak zawory, żeby oczywiście były pozamykane. Jeden i drugi zawór, żeby był zamknięty. Chodzi oczywiście o to, jak łatwo się domyślić, żeby żaden syf przy skrobaniu nie wpadł nam do cylindra. Ale oprócz tego ja jeszcze sobie, słuchajcie, małymi szmatkami, jeszcze jak są brudne oczywiście doloty, to małe szmatki sobie wpycham tutaj, słuchajcie, pod sam zawór, żeby sobie, słuchajcie, zablokować, jakby zaślepić ten otwór, tutaj ten kanał, po to, żeby po prostu rzeczywiście tam nie pchać tego syfu, który skrobię. Ten cały syf się zatrzymuje, oczywiście go tutaj skrobię jakimiś skrobakami, szczotkami drucianymi. I to wszystko, słuchajcie, co stąd zlatuje z tych ścianek, tutaj tych kanałów dolotowych, no to wszystko gdzieś tam spada na tą szmatkę i później sobie to wyciągam, albo jak, bo to się strasznie klei, albo nabieram to na płaski wkrętak, na jakiś skrobak, wyciągam ewentualnie odkurzacz, trochę powietrza sprężonego i dopiero, słuchajcie, wyciągam tą szmatkę, jak już tu mam wszystko praktycznie idealnie i tam, słuchajcie, już zaczyna się wtedy zabawa przy samym trzonku zaworu. No, także tutaj jeszcze mam trochę, jak widzicie, zabawy, także schodzi czas. No bardzo mozolna praca, no niestety, no tak nie można tego zostawić, także działamy dalej. Thank you.
Dobrze, słuchajcie, pokażę wam teraz tylko kamerą endoskopową, jak mniej więcej wygląda już tutaj środek. Zobaczcie. Tu już jest po prostu ten pierwszy, to jest igła. Tu już mamy igiełkę, totalna igiełka. Jest po prostu idealnie czyściutko. I na samym grzybku zaworka, sam trzonek zaworka, no i oczywiście cały kanał dolotowy jest po prostu idealny. Tutaj, słuchajcie, kanał dolotowy już jest wyczyszczony również idealnie. Tutaj oczywiście mówię o drugim, tutaj drugim zaworze. Ale delikatnie, słuchajcie, jeszcze muszę się pobawić, z tego co już tak wstępnie patrzyłem, minimalnie z grzybkiem. Muszę wziąć jakiś drut wygięty i na wygiętym drucie ze szmatką, ze skrawkiem szmatki, tutaj jeszcze muszę troszeczkę wypolerować, delikatnie tam przejechać, żeby zebrać jeszcze tutaj jakieś nagary. Już wam pokazuję, tutaj gdzieś mniej więcej z tego boku, prawda, z tej powierzchni. No bo widzę, że tutaj delikatnie jeszcze, o, tutaj dobrze widać. Tutaj jeszcze mamy jakieś grudki małe nagaru, także będę musiał sobie jakiś haczyk z druta zrobić i to po prostu zagarnąć. Oczywiście na końcówkę, tak jak mówię, nałożona szmatka. Ale psiknę sobie tam jeszcze wcześniej oczywiście preparatu do mycia. Czekajcie, jeszcze wam tylko pokażę, jak to wygląda na żywo. Zobaczcie, tutaj ten pierwszy to jest praktycznie igła, jak nowy. Ani grama tam nie ma już sadzy, smoły. Tutaj te dosłownie kosmetyka. A zobaczcie, jak wyglądają. Wygląda. Kurczę, nie mam jak wsadzić, bo mi przeszkadza obudowa filtra oleju, ale zobaczcie, jak tutaj to wygląda na przykład. No, także jeszcze mamy 6 kanałów do wyczyszczenia. Dobra, działamy dalej.
pamiętam, słuchajcie, drugi cylinder ogarnięty. Myślę, że efekt jest dosyć przyzwoity. Będziemy tam, gdzie widać głębiej. No, znaczy no jest tak samo jak na pierwszym cylinderku. Powiem wam tak, zeszło, ogólnie schodzi na jeden cylinder, czyli na dwa kanały, żeby doczyścić, no to schodzi, słuchajcie, ponad godzina, grubo ponad godzina. Oczywiście, że mówimy o tym, że o sytuacji, kiedy chcemy te kanały doczyścić porządnie, tak jak tutaj są doczyszczone, bo oczywiście można to zrobić na odpierdol i będzie dużo szybciej, ale nie o to chodzi, ma być porządnie. Także słuchajcie, ja sobie biorę się za następne dwa. Będę czyścił tą samą oczywiście metodą, którą tutaj widzieliście w przyspieszonym tempie, w timelapsie. No co, dużo szorowania, dużo chemii. I tak w kółko, słuchajcie, ręka boli, no niestety coś za coś. Jeżeli chcemy osiągnąć taki efekt, no to niestety trzeba się napracować i to bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, wymaga to bardzo dużo wysiłku i pracy. Ale przynajmniej mamy pewność, że to będzie w miarę spoko wszystko później działało, na jakiś czas będzie spokój z tym nagarem, z tym całym syfem. Także słuchajcie, ja się biorę za następne, ostatnie dwa cylindry, czyli trzeci, czwarty, czyli zostały nam jeszcze cztery kanały, ale tu już wam pokażę efekt już końcowy, jak to ogarnę. Czyli będziemy teraz przedłużać film, mimo tego, że to w zasadzie szybko leci, ale monotonia, więc zostawmy sobie czas na coś ciekawszego. No, także ja sobie działam dalej. Połowa roboty wykonana przy głowicy. Widzimy się później. Dobrze, słuchajcie, wszystko mamy już poczyszczone. Przed chwilą skończyłem ogarniać kanały dolotowe. Także słuchajcie, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wyszło. A póki co, słuchajcie, zanim zobaczymy, jak tutaj udało się to wymyć, słuchajcie, jeszcze sobie tylko szybciutko wymienię filtr oleju. Póki tu wszystko jest na wierzchu. My jeszcze będziemy oczywiście robić serwis olejowy. Położymy sobie szmatkę, żeby nam tu gdzieś troszeczkę się nie zachlapało, bo to wszystko mam umyte. Elegancko. Filterek tym razem wjeżdża z Febiego. O, dobra, olej cały spłynął, więc możemy w sumie od razu filterek zamontować. Tu słuchajcie, macie taki, zobaczcie, osadzenie, kruciec, takiego cycka, którym trzeba trafić idealnie w odpowiednie miejsce. O! No i dobra, tu sobie siedzi. Pyk.
W zestawie oczywiście mamy podkładkę pod korek. Będziemy sobie spuszczać olej z miski i oczywiście nowy o-ring na tutaj korek, dekiel obudowy filtra oleju. Okay. Sobie uszczelkę zawsze, te o-ringi zawsze sobie smaruję Boschem Superfitem. Można trochę olejem, je również silnikowym tutaj liznąć, żeby później przy dokręcaniu nam się nie podwinął o-ring lub przy odkręcaniu następnym, żeby nie było jakichś niespodzianek, że coś nam się tutaj mocno zaschnie. Słuchajcie, z reguły macie tutaj momenty na korkach podane, z jakimi dokręcamy te korki. Tutaj jest akurat 25 Nm. Zobaczymy, czy przy 25 strzyknie mi w łokciu. O, strzyknęło, jest ok. Mamy 25 Nm. No dobra, słuchajcie, to pokazuję wam teraz. Tylko troszeczkę tutaj jeszcze, słuchajcie, delikatnie przemyję. I zaraz wam pokażę, jak tutaj wyszły te nasze doloty. Ostatni jeszcze dotyk. Ostatnie liźnięcie. I będziemy mogli montować już kolektor. Oczywiście kolektor jeszcze musimy poskładać tam z tymi elementami dolotowymi, z nową uszczelką na stole i dopiero wtedy z całością tutaj wejdziemy już na głowicę. Okej. Dobra. Dobra, czyli tak, wyciągniemy sobie od razu tamponiki, żeby nie zapomnieć, żeby któryś nam tutaj nie został w kanale. Dobra. Jeszcze ostatnia inspekcja, czy gdzieś coś nie zostało w kanale. Czy coś nie, jakiś kawałeczek, jakieś szmatki, czy ręcznika nie został. Ten ostatni to już muszę patrzeć przez lusterko. Ale i tak jeszcze, słuchajcie, zajrzymy sobie kamerką endoskopową. Tak już dla pewności. Tu jest ładnie. Tu
jest również bardzo ładnie. Wszędzie jest ładnie. Kurde, ten ostatni chyba tu jeszcze muszę troszeczkę się pobawić. Poczekajcie. No tu jest ładnie. No tutaj coś mi się nie doczyściło jeszcze góry grzybka. Tak, tu jeszcze muszę trochę się pobawić. Chwilkę. Z samym grzybkiem, bo delikatnie, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Jeszcze tam trochę jest syfu. Widzicie, ogólnie wszystko jest czyściutkie. Wszystko jest bardzo czyściutkie, tylko sam tutaj na samym tutaj dnie, na zaworze, na samym tutaj grzybku jeszcze widać trochę tam jest jeszcze syfu, także muszę tam sobie jeszcze z drutem dać ze szmatką i to muszę sobie jeszcze troszeczkę pomiziać. Dobra, tak ogólnie jest spoko. Dobra, zobaczcie sobie. Tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, to co? Składamy to wszystko do kupy. Zaczynamy od montażu alternatora. Zarzucimy sobie pasek. Zostawiam stary pasek, bo on jest jeszcze dobry. Także nie ma potrzeby wymiany tego paska. No i co? I w następnej kolejności już sobie tutaj składamy kolektor ssący. Kolektor ssący ze sprzętem, słuchajcie, już jest poskładany. Także tak to wygląda. Wrzucona nowa uszczelka z klapami. Muszę sobie sprawdzić, ile z jaką siłą dociągamy kolektor ssący. Przypuszczam, że gdzieś może być, gdzieś koło 15 Nm. Ale sobie to jeszcze zaraz sprawdzimy. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze trzeba będzie jakąś adaptację zrobić na sam koniec jeszcze po montażu. Oczywiście jeszcze w międzyczasie filterki sobie powymieniamy, resztę filterków, spuścimy sobie stary olej silnikowy i co? No i będziemy próbowali go odpalać. Dobra, słuchajcie, ja się biorę za montaż, a wam to puszczę wszystko w przyspieszonym tempie.
Słuchajcie, tutaj tak przy okazji wymiany filtra paliwa. Słuchajcie, w zestawach mamy zawsze, znaczy zawsze, powinny być przynajmniej nowe uszczelki, słuchajcie. Jedna uszczelka ta płaska idzie tutaj od czoła, a druga o-ring tutaj idzie na ten kruciec. Więc zawsze, słuchajcie, obowiązkowo sobie to wymieniajcie.
Zobaczcie, taka płaska uszczeleczka. I ten tutaj o-ring. Dobra. Ale to będzie lepiej nam założyć na raczej na filterek. Ja sobie delikatnie przesmarowuję, słuchajcie, tutaj Boschem Superfitem, żeby nawet ta uszczeleczka tu nam się troszeczkę trzymała. I oczywiście o-ring, żeby nam się lepiej tutaj wśliznął w środek filtra. Oczywiście filtra nie zalewamy żadnym paliwem. Później, słuchajcie, po przekręceniu stacyjki ten filtr powinien nam się sam napełnić. O, zobaczcie, tu trzeba ładnie to ułożyć. Tą uszczeleczkę. O. Ok. I oczywiście tutaj, słuchajcie, mamy w tym miejscu wycięcie. I tutaj mamy również takie prowadzenie, taki bolczyk. Z tym musimy się strzelić. O, pyk. No i oczywiście zawleczka. Wkładamy zawleczkę. Wlazła do końca. Tutaj, słuchajcie, końcówkę tego króćca. Tylko zdejmę ten kapturek zabezpieczający. O, dobra. No a końcóweczkę tutaj też sobie zawsze daję troszeczkę z tutaj Boscha Superfita. Pyk. O, hop. Dobra, sprawdzamy, czy jest ciasno. Jest ciasno, nic nam nie wyskakuje. I oczywiście musimy założyć z powrotem tutaj zabezpieczenie. No, wskakuj. Dobra, odwrotnie. No i dobra, w tym momencie, słuchajcie, mamy już tak naprawdę filterek zainstalowany. Przykręcamy go z powrotem. Oczywiście nie zapominamy o tej gumowej tutaj, słuchajcie, opasce. Sobie jeszcze wszystko odtłuszczaczem. Jeszcze raz przetrzemy. Ok, no i to by było na tyle. Zakładamy osłony i lecimy dalej.
No dobra, słuchajcie, serwisy pokasowane. Tu mamy tylko informację jeszcze, że płyn hamulcowy już się skończył. Znaczy już wymagana jest wymiana. I teraz tak, tam sobie wszystkie błędy pokasowałem, bo wiadomo, włączałem, nie miałem odłączonego akumulatora, odłączałem różne tam kabelki. I teraz tak, zrobimy sobie odpowietrzanie układu paliwowego po wymianie filtra paliwa. No i dobra, słyszymy, że pompa się załączyła. Słuchajcie, pompa będzie chodziła 3 minuty, także musimy sobie chwilkę poczekać. No, słychać, jak powietrze przepompowuje. Dobra, powietrze słychać, że już. Powietrze słychać, że już poszło. Także no nic, poczekamy jeszcze te 2,5 minuty, które zostały i sobie, no i zobaczymy jeszcze, czy jest jakaś adaptacja tutaj po demontażu tego kolektora. Zaraz sobie wejdę tutaj jeszcze w adaptację, zobaczymy, co tam jeszcze jest. Dobra, to na razie nie będę tutaj przedłużał, wracamy, jak skończy działać, skończy przepompowywać pompa paliwa. No i dobra, zostało 2, 1, dobra, skończyło. Okej. Coś tutaj. No dobra, coś tu wyskoczyła, jakaś informacja, że procedura została przerwana. Coś tutaj, odmowa sterownika, no ale słyszeliśmy, że pompa chodziła, więc nam tutaj odpowietrzyło układ. Teraz tak, rejestracja akumulatora, rejestracja wymiana filtra cząstek stałych i żądanie regeneracji. Dobra, tutaj w adaptacjach nie mamy nic tutaj, żadnej wzmianki o czym? O zrobieniu adaptacji po demontażu, montażu kolektora ssącego. Dobra, nic tu takiego nie mamy. Dobra, słuchajcie, spróbujemy sobie w takim razie odpalić auto. Błędów nie ma. Jeszcze raz sprawdzimy, błędów już nie ma żadnych. Dobra, rozłączamy skaner diagnostyczny. Ok. Dobra, otwieramy bramę i próbujemy odpalić furę. Uwaga, chwila prawdy. No i dobra. Zagadał. Dobra, troszeczkę go minimalnie cofnę tutaj za bramę, żeby nam tu spalinami nie nasmrodził. Dobra. No i dobra, słuchajcie, jak sobie go wystawię, niech on sobie troszeczkę pochodzi. Dzisiaj już nie będę, słuchajcie, go testował na... A, jeszcze trochę gdzieś tam dostał. Gdzieś tam jeszcze dostał trochę powietrza. No, także dzisiaj już go nie będę, słuchajcie, testował na drodze. Jutro sobie go w dzień przetestujemy, już jest późno, także ja już sobie kończę pracę na dzisiaj. A jutro będziemy sobie go na spokojnie już testować, także... Widzimy się jutro. Dobrze, elegancko. Został nas nowy dzionek. Także słuchajcie, bierzemy się za BMW-czkę, robimy sobie jazdę próbną. Wczoraj sobie auto troszeczkę pochodziło. Trochę sobie pochodził na wolnych obrotach. Jeszcze nim nie jeździłem po tej całej tutaj naszej akcji z kolektorem. Zrobimy sobie w tym momencie jazdę próbną.
razie zapowiada się, że jest wszystko w porządku i oby tak rzeczywiście było. Dobra, odpala ładnie od strzała. Dobra, na początku przejdziemy się spokojnie, bo silnik jest zimny. Fit kabinowy, tam trochę oliwki trzeba będzie sobie jeszcze uzupełnić, już do pełni szczęścia. I słuchajcie, mam tu jeszcze jedną robotę do wykonania, mianowicie muszę wymienić jeszcze uszczelniacz Simmering na tylnym moście między wałem napędowym a mostem. Tam mam zakupiony już oryginalny Simmering razem z nakrętką. Tam jest chyba też taka specjalna blaszka, osłonka, z tego co pamiętam. No już leży kilka miesięcy i czeka, bo tu już mieliśmy robić to wcześniej, ale robimy dopiero teraz. No, także słuchajcie, autko, no co, autko jedzie spoko. Tu na razie mówię spokojnie, zanim się nie zagrzeje. Będziemy zaraz go tutaj od razu butować. Zaraz go oczywiście pod większym obciążeniem również sprawdzimy. Czekam tylko, aż sobie złapię sobie lepszą temperaturkę roboczą. Na pewno, słuchajcie, na pewno w tym momencie, po tej całej naszej procedurze czyszczenia do lotu, na pewno ten silnik w tym momencie odetchnął pełną piersią. Bo jak widzieliście, doloty były masakrycznie zabite. Chociaż widziałem gorsze, widziałem bardziej zabite, ten był masakrycznie, ale widziałem w swojej karierze, robiłem bardziej masakryczne kolektory czyściłem. Ten jeszcze nie był taki najgorszy, ale była już oczywiście tragedia, tak jak widzieliście. Bardzo ciężko się to czyści, bo po prostu ciągnie się to, klei się ta maść, ta substancja. To w sposób wymieszany opary oleju z sadzami, z parą wodną i po prostu, żeby to jeszcze była taka twarda skorupa, powiedzmy, do wykruszenia, no to byłoby fajnie. A to jest po prostu taka smoła maść, która po prostu wystarczy delikatna kropka, jak mniejsza od główki, od szpilki. I powiem wam, że się tak rozmazuje wszystko, że miałem tyle mycia w warsztacie, nie wspominam o narzędziach, posadzce. Masakra. Ale udało się ogarnąć, auto jedzie fajnie. Także słuchajcie, tak jak mówię, ja sobie tutaj zrobię taką troszeczkę większą rundkę. Zrobimy sobie z jakiejś w sumie, tu mam taki fajny jakby pierścień, którym tutaj się akurat sobie jeżdżę na jazdy próbne. Zaraz z ciekawości zobaczymy, ile tu będzie kilometrów. Mamy teraz 206, końcówka 918 kilometrów, 206 918. Zaraz zobaczymy nawet z ciekawości, ile tutaj ten pierścień ma kilometrów. Dobra, słuchajcie, ja sobie go rozgrzewam. Jak już będę sobie chciał go troszeczkę mocniej przycisnąć, to zaraz włączę kamerę z powrotem i zobaczymy, jak on tutaj nam się sprawuje. Na razie wszystko sobie ładnie reaguje na gaz, silniczek bardzo ładnie pracuje, nie ma żadnego falowania obrotów. Tak jak widzieliście, tutaj w moim testerze diagnostycznym nie miałem żadnej opcji, która byłaby odpowiedzialna za jakąkolwiek kalibrację, adaptację kolektora czy tutaj pracy klap. Możliwe, że coś jest, przypuszczam, że powinno raczej coś być, ale widzicie, no tutaj w tym momencie bez tej nawet
procedury ewentualnej, bo nie wiem, czy rzeczywiście taka jest, no to wszystko pracuje w jak najlepszym porządku. Dobra, słuchajcie, to ja sobie go rozgrzewam i tak jak mówię, jak będziemy sobie już chcieli go depnąć troszeczkę mocniej, to zaraz włączymy kamerkę. Zatoczyliśmy koło, teraz mamy 927 końcówkę w kilometrach, tam było ile? 18? 18 chyba, tak? No, to jakaś dycha zrobiona. No i słuchajcie, teraz już w zasadzie silnik jest bardzo dobrze rozgrzany, więc tutaj zaraz za chwilkę wyjedziemy sobie poza teren zabudowany i sobie go tam spróbujemy troszeczkę mocniej depnąć, oczywiście tam wszystko w granicach zdrowego rozsądku, ale ja już widzę, że jest wszystko w porządku. Dobra, tu już w zasadzie jesteśmy poza terenem zabudowanym, teraz sobie zjeżdżamy z górki. Ja tu sobie, słuchajcie, zawinę tutaj, tutaj na zatoczce i wrócimy się sobie pod górkę, go delikatnie depniemy. Zobaczymy, czy nie ma jakichś dziwnych szarpnięć, czy coś w tym stylu. Albo jakichś dziwnych zachowań. Dobra, słuchajcie, nie będziemy go tutaj już piłować, wszystko jest w porządku, moc jest, słuchajcie, świeży oddech powrócił, także auto w tym momencie, silnik może odetchnąć, tak jak mówiłem, pełną piersią i myślę, że w tym momencie już chyba sobie raczej możemy zakończyć ten film. Ja sobie jeszcze tylko wracam na warsztat, wymienię sobie tylko jeszcze wit kabinowy, uzupełnię sobie tylko jeszcze olej i no i wymienię ten uszczelniacz na tylnym moście. Z tego tu już zrobię prawdopodobnie osobny materiał. Także no i jeszcze jedna sprawa właśnie, o której bym właśnie zapomniał. Jeszcze musimy tylko sprawdzić akumulator. Musimy sprawdzić ładowanie, bo tutaj też odpowiedziano mi panakiem, którego pozdrawiam. Podpowiedział również, żeby po prostu tym autem też trochę pojeździć, zobaczyć, czy to ładowanie się nie ustabilizuje jakby samoczynnie. Także zaraz zobaczymy, bo tam widzieliście po wymianie akumulatora. Alternator był sprawdzony, akumulator stary był dętka. Na nowym akumulatorze pokazywało za duże ładowanie, także zaraz sobie jeszcze, w sumie zaraz jeszcze sprawdzimy. Że na starym akumulatorze, na nowym akumulatorze było troszeczkę za duże ładowanie, także zaraz sobie jeszcze sprawdzimy tylko jeszcze to, nie? Czy jakie jest ładowanie. Dobra, słuchajcie, to co? To ja wam już dziękuję i co? Widzimy się w następnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć. Dobrze, słuchajcie, szybki update'ik jeszcze do filmu, na sam koniec. Słuchajcie, przyjeżdżam, podłączam multimetr tutaj pod alternator. I co się okazuje? Okazuje się, że ładowanie mamy 19 V. Słuchajcie, włosy dęba stanęły. Co się dzieje? Do akumulatora, na klemach akumulatora, chodźcie, wam pokażę. Powiem wam, chwila konsternacji, takiej poważnej konsternacji.
nowy akumulator oczywiście. I zobaczcie, 17, 18, no teraz już troszeczkę mniej pokazuje. Pokazywał, nawet już naładowany pokazywał się, przejechałem, wróciłem z trasy, pokazywał pod 19. Teraz jakbyśmy go odpalili, no dobra, poczekajcie, odpalimy go. Dobra, to teraz nam pokazuje tam jakieś 17,5, niecałe 18. Czekajcie, spróbuję jakoś wsadzić tą sondę, żeby ona się tu jakoś w miarę trzymała. No dobra, mamy 17. Odpalimy auto. Powiecie, co za cyrki się dzieją? Co to się dzieją za cyrki w tym aucie? Dobra, chodźcie, zobaczymy, jakie ładowanie jest w tym momencie. No i teraz nam rośnie 18, 9, zobaczcie, 19. No i coś tu nam wyskoczyło teraz poza skalę. 20, 21. O, nawet jeszcze więcej teraz pokazuje. No i słuchajcie, co się dzieje? Jak się zorientowałem, że coś jest nie tak? Znaczy to, że nie tak jest, to wiadomo, że coś nie tak. Ale w międzyczasie chciałem wam zrobić, słuchajcie, test świec żarowych. Inny filmik kompletnie. Czekajcie, zgasimy auto. Zgasimy sobie auto. Sobie tylko jeszcze włączę zapon, bo jeszcze tester będziemy podłączać. Znaczy jest podłączony, ale będziemy odczytywać jeszcze dane z testera. Dobra, tu sobie zabieramy. Zabieramy sobie multimetr. No i teraz wam jeszcze pokażę jedną rzecz. Tutaj mi się ładują, tak, to jest stary akumulator z tej BME-czki. On już nie ma swojej pojemności, on bardzo szybko już tu się ładuje. Dosłownie chwilę wcześniej go wrzuciłem tutaj jeszcze pod prostownik. Oczywiście prostownik, słuchajcie, do akumulatorów AGM musi być... Znaczy są specjalne prostowniki, ale z racji tego, że ten akumulator już jest uszkodzony, on już jest po prostu wyeksploatowany, no to tutaj nie miałem jakichś specjalnych obiekcji, żeby podłączyć go pod ten prostownik. Tutaj mam drugi akumulator, również AGM, wyciągnięty z Passata B7. On oczywiście też już jest dętka, no ale jeszcze coś tam trzyma, nie? Także takie akumulatory sobie jeszcze zostawiam, tak w razie W do testowania, powiedzmy, do testowania rozruszników na przykład, czy czasami nawet gdzieś tam wcześniej jeszcze do odpalania. Teraz mam ten, znaczy od dłuższego czasu oczywiście używam tego powerbanku rozruchowego, także akumulatorów do odpalania już nie używam, ale mówię, gdzieś do rozruszników trzymam awaryjnie w razie W. I słuchajcie, teraz tak, tu mam jeszcze akumulator, jeszcze jeden wziąłem, akumulator, który był w moim Fiacie 125P, on jest wyciągnięty. Fiat w tym momencie nie jeździ, więc bez sensu, żeby on tam ten akumulator sobie siedział. I słuchajcie, podłączam pod ten akumulator, ogólnie pod wszystkie akumulatory, słuchajcie, pod wszystkie akumulatory, które podłączałem. Zobaczcie, czekajcie, pokażę, żebyście widzieli multimetr. I tutaj również na spoczynku, zobaczcie, pokazuje 17,5 V. Ten, który tu się ładuje, pokazuje to samo. I słuchajcie, ten malutki, który to nie jest żadnym AGM-em. Zobaczcie. Również pokazuje 17. No jaki z tego morał? Słuchajcie, jaki z tego morał? No taki z tego morał, słuchajcie, że mój multimetr no, powiedział do widzenia. Może nawet o to chodzi, że słaba bateria jest. No i tutaj nam, słuchajcie, multimetr po prostu bardzo mocno przekłamuje. Słuchajcie, podłączyłem sobie jeszcze tester diagnostyczny tutaj pod BME-czkę. No wejdziemy sobie na przykład w elektrykę centralną. Widzieliście, na spoczynku pokazywało tam ponad 17 V, a tutaj zobaczcie, no mamy normalnie 12 V. Także wszystko jest w porządku. Ja tu szukałem, słuchajcie, głupi, kwadratowych jaj. Ale słuchajcie, nie ma tego złego, nie ma tego złego, dzięki temu, że multimetr nie pokazywał prawidłowo, słuchajcie, napięcia. Dla mnie to też jest w tym momencie nauczka, bo ja sobie tutaj wymienię baterię.
tym multimetrze, bo raczej to chyba będzie przyczyną tego przekłamywania, tak mi się wydaje, zobaczymy. Ale sobie, słuchajcie, zamówię drugi multimetr, który będzie sobie leżał awaryjnie. I w takich różnych przypadkach będę sobie sprawdzał drugim multimetrem. Ale tak jak mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dzięki temu, że ten multimetr pokazał zafałszowany obraz tutaj zasilania. Dzięki temu zdjęliśmy kolektor, wyciągnęliśmy alternator, zawiozłem alternator do sprawdzenia, alternator został sprawdzony pod obciążeniem. Okazało się oczywiście, że jest 100%, w 100% sprawny, ale właśnie dzięki temu, że tą całą operację wykonaliśmy, okazało się, że kolektor ssący jest tak zawalony, jak widzieliście. No i myślę, że zapobiegliśmy w jakiejś niedługiej przyszłości, jakiejś potężnej, poważnej awarii. No bo wiadomo, jakby się tam oderwał jakiś kawałek takiego syfu, takiej smoły, no to mógłby troszeczkę tam narobić bałaganu w którymś cylindrze i ogólnie w silniku. Także dzięki uszkodzonemu multimetrowi tutaj silnik zyskał nowe, głębszy oddech, głębsze tchnienie. Dobrze, słuchajcie, także w tym momencie myślę, że sobie już chyba już definitywnie rzeczywiście mogę zakończyć ten odcinek. No i co widzicie, no nie warto zawsze wierzyć, słuchajcie, bezgranicznie elektronice. Trzymajcie się, cześć.